Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z niego. Innych wybawiał, niech uratuje samego siebie, jeśli on jest tym wybranym Chrystusem Boga. Także żołnierze szydzili z niego, podchodzili, podawali mu ocet i mówili: Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie. Był też nad nim napis, to jest Król Żydów. Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił mu, mówiąc: Czy ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę. My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani, zasłużyliśmy na to, ale on nic złego nie zrobił. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Odpowiedział mu: Zapewniam cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Chrystusa króla i stąd Ewangelia o królowaniu Jezusa. Oczywiście paradoksalne królowanie Jezusa, bo przed chwilą słyszeliśmy Ewangelię o ukrzyżowaniu, o dramatycznym odrzuceniu Jezusa, wyszedzeniu go i wiemy, jaki finał, czyli śmierć Jezusa śmierć króla. W tej Ewangelii Pan Jezus można powiedzieć, jest poddany, poddany pewnej pokusie. Pamiętamy, że kiedy Jezus zaczyna swoją działalność, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię i był kuszony przez 40 dni. Taką najtrudniejszą pustynią dla Jezusa to jest moment ogrójca i moment ukrzyżowania, kiedy Jezus jest kuszony. kuszony czy jakimiś własnymi myślami w innej Ewangelii pamiętamy słowa Jezusa, który modli się słowami Psalmu Boże, czemuś mnie opuścił? A w tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, Jezus jest kuszony słowami faryzeuszy, słowami żołnierzy i słowami jednego ze złączeńców. Jeżeli jesteś Chrystusem i wybawiasz innych, ratowałeś innych, uzdrawiałeś, nawet wskrzesiłeś łaza, Łazarza, to teraz wybaw samego siebie. Jaka to jest pokusa? To jest pokusa narzucenia Jezusowi królowania według naszych oczekiwań. Raczej taki pan Jezus bezradny, odrzucony, który nie potrafi wybawić siebie, czyli tak naprawdę nie potrafi od razu, w tym momencie, kiedy ja chcę dokonać sprawiedliwości w tym okrutnym świecie, kiedy ten Pan Jezus jakoś wydaje się milczący wobec tego zła i sam przyjmuje na to milczenie, to jest taki Jezus, który nie zawsze nam pasuje. Jest taki bardzo piękny wiersz Herberta, rozmyślania Pana Kogito o zbawieniu. Pozwólcie, że przeczytam. Nie powinien przysyłać syna, zbyt wielu widziało przebite dłonie syna, jego zwykłą skórę, zapisane to było, aby nas pojednać najgorszym pojednaniem. Zbyt wielu nozdrzy chłonęło z lubością zapach jego strachu. Nie wolno schodzić nisko, bratać się krwią, nie powinien przysyłać syna, lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur, na tronie przerażenia, zberłem śmierć. Tymczasem Jezus mówi: Moje królestwo nie jest z tego świata i nasze nawrócenie oznacza też nawrócenie się z naszych wyobrażeń o królowaniu Pana Jezusa. Papież Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu mówi, że także chrześcijanie dzisiaj są kuszeni taką myślą o innym królowaniu Jezusa, nie takim, jakim Jezus pokazuje w Ewangelii, czyli Służba aż do końca, aż poddanie swojego życia. Posługa pokorna w milczeniu, nie używająca władzy, nie używająca siły dla zaprowadzenia Jego królowania. Jezus króluje przez wiarę i przez miłość, króluje przez to, że my w wolności Otworzymy się na Jego królowanie. Jezus jest słaby, bo nie chce nas przymusić do uczestnictwa w Jego królowaniu, ale chce nas przyciągnąć. Dlatego te słowa Pana Jezusa, gdy zostanę wywyższony na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. I widzimy tutaj drugiego łotra, który wie, czym jest królowanie Jezusa że królowanie Jezusa to jest przyciąganie do serca. Natomiast my byśmy chcieli niekiedy przyspieszyć tą ostateczną chwałę Chrystusa Króla. I żeby ono się nie dokonywało przez przyciąganie, które ma w sobie pewną cierpliwość, tylko chcielibyśmy, żeby Jezus przymusił do, do, jego, do uczestnictwa w jego królowaniu. I w Jezusie z Nazaretu Benedykt XVI zwraca uwagę na takie pewne podobieństwo. Pamiętamy, że kiedy Jezus był sądzony, to mówili, żeby ocalić nie Jezusa, ale Barabasza. Barabasz to oznacza bar abbas, czyli syn ojca. Czyli można, Benedyk XVI mówi, że tak naprawdę barabasz to jest, to jest pewne małpowanie Jezusa, bo Jezus to też jest syn ojca. I my często jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, kiedy my musimy wybrać, którego Syna Bożego chcemy, czy tego barabasza, który używa siły i przemocy, żeby wyzwolić Izraela. Czy wybieramy tego właściwego syna ojca, który przychodzi w łagodności, który knotka nie zgasi, nie zgasi, czciny nadłamanej nie złamie, który przyciąga do swojego serca i do uczestnictwa w swoim królowaniu właśnie jedynie pokorną miłością, jedynie służbą. Niedziela Chrystusa króla. To jest pytanie do cały, do, nie tylko do świata, ale to jest pytanie do chrześcijan. Jakiego naprawdę my chcemy wybrać Jezusa? Czy tego, który zaprowadzi porządek w tym moim świecie, który mnie niepokoi, który mnie denerwuje, niecierpliwi, w którym chciałbym, żeby wszystko już sprawiedliwie zostało, zostało ustanowione, zarządzone, doprowadzone do końca, żebym miał święty spokój? Czy jednak chcemy takiego Jezusa, który który przyciąga siłą służby, siłą miłości, który jest cierpliwy i który zaprasza mnie także do cierpliwości, wobec tego, że to królestwo Jezusa przychodzi tak powoli, że przychodzi jak ziarnko gorczycy. Czy jest we mnie gotowość na taką cierpliwość wobec samego siebie, którym to królestwo tak się powoli przebija i cierpliwość wobec tego królestwa, które przychodzi do tego świata? Czy rzeczywiście wierzę w królowanie Jezusa, które bardziej przyciąga niż zarządza.